z nami w Dzień Dobry Bardzo. Specjaliści od podróżowania z dzieciakami, czyli Ania i Krzysztof Kobusowie. Witajcie u nas. Witamy. Duzi, mali podróżnicy, rodzice, dzieci, ale właśnie to wy przedstawcie siebie i swoją rodzinę. No to zaczynajcie. Pół kobieta, pół adventure, pół Camel Trophy, matka Polka. Życie codzienne wychodzi mi najgorzej. Ania. Krzysiek? Mówią o mnie człowiek renesansu, czyli generalnie właściwie wszystko potrafię zrobić od zlutowania kabelków po zdjęcia, po też zmianę pieluchy. Tak. A ja się śmieję, że w ogóle razem to jesteśmy tacy pogromcy mitów od podróżowania z dziećmi, bo wielu osobom to się kojarzy, to jest koszmar jakiś w ogóle. Ja uważam, że po rozmowie z nami, nawet singiel pożyczy dziecko, żeby pojechać z nimi i zobaczyć, jak jest fajnie. No uważajcie właśnie na Marcina. Bo macie jakąś dorosłą córkę? Tak. Krzysztof. Bo wy tak piszecie. Jednemu synowi zęby wyrosły w Birmie, w Kambodży nauczył się siedzieć, a Michałek w Bangkoku skończył 2 lata. Tak. Niesamowite. No, ale I był chiński jeszcze nowy rok wtedy i wszystkie fajerwerki były dla niego. Przy czym pamiętajmy, że na dzieciach nie robi to żadnego wrażenia. Ale powiedzcie o swoich dzieciach, przedstawcie jeszcze swoje dzieci. Michaś i Staś, chłopcy podróżują, można powiedzieć, od zawsze, bo jeszcze jak byli w brzuszku, to tak się złożyło, że jeździliśmy. A kiedy młodszy miał 5 miesięcy, a starszy właśnie 2 latka, wyjechaliśmy do Azji, Birma, Tajlandia, Kambodża. Było to o tyle niezwykłe doświadczenie, że w Birmie faktycznie byliśmy w miejscach, gdzie nie było małych, białych dzieci wcześniej. Ludzie podchodzili, dotykali i potem nasz tłumacz nam mówił, oni się cieszą, że wy się rozmnażacie tak samo jak my, bo do tej pory widzieli dorosłego białego tylko w pakiecie już takim wycieczkowym. No to jak przekonać tych, którzy się boją brać takie małe dzieci na wakacje? Może zacząć od tego, żeby pojechać w jakieś miejsce, które się zna, które się lubi, gdzie się jeździło samemu. My właśnie zrobiliśmy teraz taki powrót do źródeł. Tak, powrót do źródeł, czyli Beskid Niski, ale już taka prawdziwa wyrypa. To jest miejsce, gdzie ja kiedyś robiłem moje pierwsze uprawnienia turystyczne, a teraz miałem ogromną przyjemność i wzruszenie z synami wędrować, kiedy było słońce, kiedy była burza, kiedy lało. Schodziliśmy nawet w chmurze po tak zwanym mordospadzie, jak to się mówi. Chłopcy wymyślili nowy termin turystyczny, schodzenie driftem. Bo się po prostu ześlizgiwali w błocie. Ja innego wyjścia na przykład nie mam. Tylko driftuje. Ile lat mają chłopcy teraz? No już 8 i prawie 7. Natomiast... Czyli, poczekajcie, bo wakacje, jeszcze tylko piątek i wakacje. Zaplanowaliście już im wakacje? Częściowo. Jakiś Mordor? Częściowo. Jeden Mordor to będą kolonie. Wii! A w tym czasie drugi jedzie na Mordor, prawdopodobnie z mamą, być może też z tatą, czyli robimy sobie rajd rowerowy po Polsce. Ładnie. Słuchajcie, ten lekarz rodzinny, co wam kiedyś powiedział, że jesteście nieodpowiedzialni, też już zaczął jeździć po spotkaniu z wami, z dziećmi? To nie był dokładnie nasz osobisty. Nasza osobista lekarka rodzinna bardzo nas wspiera i mówiła, że gdyby ona w młodości miała takie możliwości, z pewnością też by się włóczyła. Świat nie jest aż tak straszny, jak nam się wydaje i tak naprawdę jak pojedziemy z dziećmi, często nabieramy zupełnie innej perspektywy i jest łatwiej. No jest w was tyle entuzjazmu, którym zarażacie innych.